Tak. Witam wszystkie hodowczynie i wszystkich hodowców. Przepraszam, że tak późno nagrywam ten film, ale w ubiegłym tygodniu byliśmy w Belgii, no bo trzeba też wnuków odwiedzić, bo tam żona ma córkę i cały rok nie było czasu, więc dzisiaj po prostu już po południu chciałem nagrać, ale non-stop siedzę na telefonie. Teraz powiedziałem, że wyłączę już to wszystko, muszę w końcu to nagrać. Więc przechodzimy dalej do tego pierzenia. Ja ostatnio pokazywałem gołębie. Dużo mówiłem, ale niestety wszystko się nie nagrywało, bo nie było. Akumulator po prostu padnął i tego. Więc się tak stało. Chociaż jeden hodowca mi doradził, mówi, obróć z kamery tego, to będziesz widział, że będziesz się sam widział. No dziękuję za tą dopowiedź, bo to było bardzo dobre. Teraz się widzę, że mnie to nagrywa. Więc chciałem powiedzieć, co podajemy w czasie pierzenia. Ja podaję, to jest obojętnie z jakiej firmy, ja podaję po prostu Mauserhilfe. To jest z firmy Klaus. Ja to zamówiłem z tego powodu, że tego jest 2,5 litra i troszeczkę to jest tańsze. To jest takie pomoc do pierzenia. Ja to daję 3-4 razy w tygodniu. Zużyłem już, to już jest trzeci baniak, to już jest 7,5 litra. Jak to skończę, będzie 7,5 litra. Dałem w tym roku gołębiom takiego, tam są witaminy, tam jest metionin, tam jest wszystko, co potrzebne. Tam jest kalcjum i natrium i inne rzeczy. Ja się tam na wszystkim nie znam, wiem, że to jest dobre. To może być tak samo z firmy Rinfrid. To się chyba nazywa coś Gold, czy coś tego, nie wiem dokładnie, jak się te też już to miałem. To jest obojętnie, to może być z polskiej firmy, byleby tam te składniki były, żeby to pomóc dla gołębi. Bo po prostu w tym zbożach, wiemy, że te zboża są pryskane i są bardzo szkodliwe, bo kiedyś w Polsce byłem na gospodarstwie, to myśmy sikali, opryskiwali tylko raz w roku. Tu w Niemczech słyszałem, że 7 razy opryskują i to krótko przed, zanim kombajn wjedzie. No wiecie co, to jest już, to nie jest dobrze. No ale ja tego nie zmienię. Co ja jeszcze podaję? Jak byłem byłem na takim tygodniowym takim uzdrowisku w Polsce, we Świebodzicach u pana Areckiego. Szkoda, że tylko na tydzień byłem, bo to mi tak bardzo pomogło na moje dolegliwości, bo każdy je w swoim wieku ma. I tam po prostu widziałem, że oni nam podawali sok z kapusty, który jest w Aldiku. Ja go kupiłem, ale już wszystko wypiłem. Tu po prostu jest teraz niemiecki, ale ten w Polsce też jest z tej samej firmy. I to też podaję na karmę. Sok z kapusty to już dziadek mi mówił, że to jest bardzo dobre, mam pić, ale mnie lepiej smakowały słodycze. I drugim preparatem, co podaję, to jest też z tej samej firmy. To jest od buraczków, znaczy z buraczków zrobione. Ja uważam, że te rzeczy są bardzo dobre. Bardzo dobre. Ten z tej kapusty ma bardzo dużo bakterii. Bardzo dużo i to naturalnych bakterii. I więc to są probiotyki. Te gołąbki to potrzebują, bo ja jak jadę do... A dzisiaj byłem u weterynarza, to on... Ja robię takie kompleksowe badanie na wszystko, na bakterie, na tego, na kał i w ogóle, czy nie mają jakichś streptokoków, to znaczy żonkowca, czy paciorkowce i tam inne rzeczy i to, więc ona też bierze
tą watę na tym kołeczku, nie wiem jak to się po polsku nazywa, i wtyka z tyłu i patrzy jak tam z tyłu ta sprawa wygląda. I ona mówi, o pan dobrze te gołębie ma przygotowane i w ogóle są zdrowe i mają bardzo dużo pozytywnych bakterii. No więc jak ja podaję, czy laktobacylię, czy ten sok, no to widać to z tyłu, że to dla gołębi jest bardzo dobre. Więc co jeszcze podaję? Jeszcze podaję jeden preparat, który mi doradził mój kolega. Mówi, nie tylko w czasie lotów, ale w czasie pierzenia jest to bardzo ważne. Staraj się to podawać i to jest Blitzform. Blitzform z firmy Rinfried i to też podaję w czasie pierzenia. Raz w tygodniu wystarczy. Można to tak długo dać, aż to wypiją, to znaczy niekiedy piją to u nas dwa dni, bo tego więcej namieszczam, więc po prostu byłem na rozdaniu nagród i była tam akurat ta firma i kupiłem, bo mówię, kurczę, muszę to zamówić, bo wiem, że kolega miał rację. Ja zawsze podaję tak, jak podaję jakiś preparat, to najpierw te gołębie chwytam do ręki, a później to podaję. Później za 2-3 godziny idę i chwytam znowu te gołębie do ręki. I jak ja widzę, że ten preparat działa, że te gołębie są lepsze w tej ręce, że one są lepsze jak przed tym, to znaczy, że ten preparat jest warty pieniędzy. Jeżeli ja to podaję, a tam to nie działa, to nie ma sensu dawać, bo to szkoda wyrzucanie pieniędzy. Więc jak czosnek wycisnę, a podam go na karmę, a idę za 2 godziny, to gołębie się tak, ta muskulatura się tak trzęsie. Te gołębie, to wtedy mogę, u wszystkich gołębi widzę, oczywiście te gołębie muszą być zdrowe, to czuję jak te węże, u mnie tu jest tylko słonina, tu są obok tej kości, tu ta kość jest, tu są takie węże, to są ta muskulatura, to jest tak jakby dętki z roweru i na to nie można nawet przycisnąć, tak to wibiruje i to jest ta muskulatura. Kiedyś gołębie w Polsce takiej muskulatury nie miały, jak teraz te gołębie, te naprawdę te wyczynowe gołębie. Dużo ludzi się pytało mnie, jak ja się po prostu o wszystkim dowiedziałem, jak się tego nauczyłem. No po prostu patrzyłem, zacząłem od jansynów, od gołębi i patrzyłem, co one mają dobrego i to sobie wszystko pisałem. Później jechałem do Alfreda Koczego, ale on już gołębi nie miał, ale jego syn miał. I te gołębie tam porównywałem i okazało się, że to było to wszystko to samo. I te dwie rasy. I teraz jak jadę do Belgii, to sobie dam pokazać na dobry gołębi, to się dam tego dobrego lotnika pokazać albo tego dobrego rozpodowca. I obojętnie jaka to jest rasa, wszystko jest to samo. Ja wam pokażę za chwileczkę, bo przyniosłem parę gołębi. Bo ostatnio pokazywałem kanibala i tego, ale to się nie nagrało, więc dzisiaj jeszcze raz go przyniosłem i wam coś pokażę. Bo Alfred mówi tak, jak chcesz dobrze lecieć, to musisz mieć briwy. On po prostu umiał po niemiecku i to chodzi o briw, to jest briftaube, to jest gołąb pocztowy, ale on sobie to tak skrócił, mówił, że musisz mieć briwy. Ja też to mówię tak wszystkim. Jak masz briwy, to się lepiej młode z nich wyciąga. Jak masz takie gołębie, takie za dużo, co mają tych błędów, to się bardzo ciężko z takich gołębi ciągnie, bo na przykład szukam gołębi, które mają 11 tych punktów u mnie. Ja w ogóle widzę na gołębiu 39 punktów. Ktoś powie, no chyba mu coś odpaliło do głowy, ale na to nie patrzę, bo to mi jest za trudne. Ale ja sobie to piszę. Po jakimś czasie, jak mi jakiś wyjdzie gołąb, który mi nie pasuje, to patrzę, aha,
Wyszedł mi na przykład, teraz mi wyszło po 206 samiczka, która ma białe lotka. No skąd to wyszło? Patrzę do tego rodowodu od tej matki, bo ją kupiłem od Myne z Niemiec. Patrzę, że tam był figo. No już wiem, z czego to wyszło. To znaczy, że parę pokoleń do tyłu. I to właśnie o tym mi mówił wszystko Alfred. Alfred mówi, te ostatnie młode, te późne młode, te potrafią się do 7 pokoleń wrócić. To znaczy, on to badał, on był bardzo dobrym obserwatorem i zawsze mi mówił tak, Stefan, pamiętaj, musisz dobrze obserwować gołębie. Obserwować, naprawdę one wam wszystko pokażą, jak będziecie obserwować. Nawet jak będą chore, to jak dobrze obserwujesz, to będziesz wiedział, hodowco, że coś nie gra. Na przykład kał, jak będzie lekko zielonkawy i będą takie bańki na nim, to te gołębie mają kokcydię. To nie trzeba jechać nawet do weterynarza. Możecie jechać, ale on wam powie, że to są kokcydie. Nie, to na przykład to jest tak. Kał powinien być kuleczka, u góry białe, to wtedy gołąb jest zdrowy. Ale jeżeli mają jakieś bakterie, to w kale kał jest w porządku, a bakterii nie widzimy, bo bakterie siedzą we wolu, czy tam w całym tym układzie oddechowym, czy tam gdzieś, jak jakieś tam mykoplazmy, czy tego. Dużo hodowców mówi, że gołębie im zawiają, płaczą. To największa przyczyna, i to prawie, że na 95% jest przeciąg gołębniku. Nie tam różne choroby, tego nie lecieć do lekarza, tylko najpierw poszukać, gdzie jest przeciąg w gołębniku. To ja wiem z doświadczenia, więc może być, że tam poprzez ten przeciąg jakieś bakterie też były, ale co z tego, jak damy jakieś proszki, czy tam jakieś lekarstwa, jak za niedługo znowu to wyskoczy. Jeżeli tego przeciągu nie zlikwidujemy, a to najlepiej popracować na ogródku, spocić się, a później do gołębnika iść. To zobaczymy, jak wszyscy zobaczycie, gdzie przeciąg jest. To zaraz to poczujecie. Na plecach będzie ciągło, a dlaczego tu tak ciągnie w tym gołębniku? Jak ja kolegowi mówiłem, że ma przeciąg w gołębniku, to się ze mnie śmiał, ale jak gołębnik wyczyścił i tego mówi, ale mi tam było zimno po plecach. Ja mówię, no, to już teraz wiesz. Te gołębie mu nie tego, one mu szczekały, takie były zakatarzone, bo w tym wypadku to już Hinter Prange mówi, że trzeba zimą uważać na gołębie, żeby się te gołębie nie zakatarzyły, więc powietrze tak, ale powietrze musi być hamowane. To wam pokażę na następnym filmie, może jutro zrobię. Bo ja już to miałem założyć 1 listopada, dzisiaj już jest grudzień, jeszcze tego nie zrobiłem, ale z powodu filma, bo to chcę nagrać, pokazać, bo ludzie lepiej jak to będą wzrokowo widzieć, bo tak nie wszyscy to zrozumią. Więc ja teraz pokażę wam takiego briwa, co ja uważam, że to jest briw i z niego już w pierwszym roku uciągnęliśmy najlepszego rocznego, był drugim najlepszym w całym regionie. No to nie są przypadki, więc to jest gołąb, który jest z wyższej półki u nas, bo my mamy, to jest Van Dyck gołąb z tych kanibalów, taki dość czysty, to jest incucht. I teraz jeszcze jak mówimy o incuchcie, to wam muszę powiedzieć coś. Jeżeli mamy 2-3 incuchty na gołębniku. Incucht to jest tak, mama razy syn, córka razy ojciec. A rodzeństwo to nie jest, siostra z bratem to nie jest incucht. To nie jest incucht, to jest tylko zbliżenie krwi. Nigdy to nie będzie incucht. W życiu nie i ja tego nie popieram, jak ktoś mówi, ja sparowałem brata ze siostrą i to mam incucht. Nie, ja wam to wytłumaczę, dlaczego to nie jest, bo to muszę wytłumaczyć, ale dzisiaj nie, dzisiaj mam inny temat,
Ale chcę powiedzieć incucht. Jeżeli mamy takie incuchty na gołębniku, jak się zacznie coś, jakaś choroba, tak jak my w tym roku, nie choroba, tylko dostaliśmy z karmy grzyba, bo kupiłem karmę z Belgii, oryginalną, i kupiłem ją z grzybem. I ta firma nam, jak napisałem list i potwierdzenie od weterynarza, że ta karma ma grzyba, no to mi wymienili tą karmę, ale ja już nie mam zaufania do tej firmy, więc chcę wam powiedzieć, że pierwsze gołębie, które pokażą, że coś jest nie tak, to są właśnie te incuchty. Nie krzyżowany gołąb, on ma większą wytrzymałość. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tej witalności. Incucht jest jednak, musicie wiedzieć, ojciec razy córka, to jest karedziodztwo i to... Kazirodztwo, jak mi żona podpowiada. Więc nie ma na to innego. To są dobre gołębie, a ja nie lubię. Ja nie lubię, dlatego że one są bardzo słabe, te gołębie. Jeżeli chodzi, może z jednej strony też jest dobrze, bo jak incucht mi coś pokaże, to już wiem, że coś jest nie tego na gołębniku. Ja po prostu sam na to wpadłem, dlaczego to jest, bo były gołębie zbadane, było wszystko w porządku, zimą były zbadane, później młode miały, jak je zaobrączkowałem, przeszło na karmę, a kupiłem najdroższą karmę i najlepszą z tej firmy. Myślałem, że będzie wszystko w porządku. I właśnie najpierw się zaczęło u tego incuchta, zły kał i bardzo cuchnący. I już mam, znowu zaobserwowałem, że jeżeli ten kał strasznie cuchnie, to musi to być coś związane z grzybem. Bo ja już ten zapach teraz wiem. Jeżeli taki ten zapach będzie kiedy, to już będę wiedział, że muszę się kierować do laboratorium, czy tam gdzieś i po prostu dać zbadać te gołębie. Co się stało dalej? Ja później z tej samej firmy kupiłem inną karmę, bo jechałem jeszcze do Polski na szybko, to było w kwietniu. No więc wziąłem i tą karmę zmieniłem i od razu była poprawa. I później jak przyjechałem z Polski, to się tym naprawdę zająłem. No, karmy mi wymienili, ale ja powiedziałem, że nie mogę sobie wyobrazić, żeby taka potężna firma z takim nazwiskiem, albo z takim tym, żeby oni sobie mogli pozwolić takie, a oni mi powiedzieli, bo tu był przedstawiciel, przyjechał z tej firmy aż do nas do domu, bo myślał, że ja tą karmę chyba trzymię gdzieś tam w chlewiku wilgotnym. A jak widział, gdzie ja tą karmę trzymię, ja mu to powiedziałem, ale on to musiał widzieć, widocznie mi nie wierzył. No to od razu mówi, dostaniesz wszystko, zabrał tą resztę, połowę, bo ja już dalej nie karmiłem. No ale zaczęliśmy loty, a te gołębie nasze tą karmę już jadły w zimie, bo ja to kupiłem tą karmę w grudniu, jak byłem w Belgii, i później było w ten sposób, że robiliśmy konkursy, ale nie było czołówki, nie było, a to żona mi mówi, albo coś zrobisz, albo ja nie będę tam chodzić do tych gołębi, bo zobacz, co się robi. No ja pomyślałem i wiedziałem, co się stało, podałem taki, od pana Jacka z Polski, podałem taki preparat przeciwko grzybowi, no i od razu były cztery pierwsze konkursy. No to widzicie, karma. Ja na przykład widziałem piękną karmę polską tu w Kassel czy w Dortmundzie i podobała się. Teraz słyszę, hodowca mi dzwoni, że ta firma miała grzyba w tym. I to o bardzo dużym stężeniu.
popatrzcie, co mamy, co mamy za kłopoty, kupimy sobie karmę dobrą lotową, a one nam kukurydzę nie chcą jeść. No, kukurydza jest spalona, to te gołębie są mądrzejsze, one nie będą jadły. Damy inną kukurydzę, to się będą dusić. Tak ją będą jadły, że się będą dusić. To już sami widzicie, trzeba gołębie obserwować, jeżeli kukurydzę nie jedzą, a to jest karma, która kosztuje 26 euro, no to musicie sobie wyobrazić, że to nie jest tania karma. No jak można dopuścić do takiego czegoś? No nie mamy łatwo jako hodowcy. Musielibyśmy badać i gołębie często i karmę jeszcze badać. No to już przekracza wszystkie możliwości. Od tego są firmy, powinni wszystkie komponenty badać. I zwracam się do firmów polskich, bo na razie nie miałem tam na przykład... Nikt nie słyszałem, żeby tam coś było, ale pilnujcie tego, żebyście się utrzymali na rynku, bo zobaczcie, jak już belgijska firma, która jest jedną z najbardziej preparowaną, jak ona ma już takie kłopoty, no to wiecie, jak szybko możecie wylecieć z rynku. Także, ale ja to zawsze mówię, jak leci i są kupce, to ach, ręką się kiwnie i tego, tak to nie jest. Trzeba kontrolować. Jakby to zrobili, to by ta karma, ja bym ją nie kupił i nie miałbym problemu. Ja nie powiem jaka to jest tego, bo nie chcę mieć kłopotów. Ja nie chcę mieć kłopotów, ja chcę mieć spokój w życiu, spokoju też nie mam, dużo hodowców dzwoni. I dzisiaj już miał 3 godziny temu być nagrany film, ale no telefony też odbieram. Ja się cieszę, jak mogę porozmawiać, ale w końcu już teraz powiedziałem nie, teraz już jest koniec. Muszę nagrać ten film, bo ludzie czekają, więc pokażę wam teraz, jak pewne wskazówki, które ja się nauczyłem, które spostrzegłem, które wam pomogą, bo ja to robię dla młodych hodowców, żeby coś wiedzieli, żeby patrzeli, żeby widzieli, jak te gołębie. Ja tego nie chcę, ze sobą kiedyś zabrać tych różnych rzeczy. Ja chcę ludziom pomóc. Ja pomogłem już tyle hodowcom, że i to mnie cieszy. Oni mi dzwonią, oni się cieszą, a ja się najbardziej cieszę, że im mogłem pomóc. To jest dla mnie najwięcej, bo Alfred mi też dużo pokazał, tylko ja za mało się nauczyłem u Alfreda. Później się to nauczyłem sam, ale mogłem już, jak przyjechałem tu do Niemiec, mogłem już to wszystko wiedzieć. Niestety sam wtedy człowiek był młody, nie myślał wszystko, że to będzie, że to tak jest ważne. Myślałem, że u śląskich hodowców się czegoś nauczy, ale oni wszyscy powymierali, ci starzy, a ci młodzi się nie nauczyli. I tak niestety to teraz to wygląda. Ja teraz wam coś pokażę. Pokażę wam tego kanibala. Kanibala to już jest tak zwany brief. Z większej półki i coś wam pokażę. Po prostu bierzemy gołębia, żeby go... Ja muszę popatrzeć, żeby to było widać. Tak. I przejeżdżamy go raz od wola i tu się musi otworzyć. My musimy tę kość widzieć. Jak ją nie widzimy, to znaczy, że ten gołąb albo jest niezdrowy, albo coś z jego przemianą materii nie działa. I on ma tu ten stary puch. Nie wiem, jak to się czysto po polsku nazywa, bo u nas mówili na to puch na Śląsku, więc ja tylko tego tak to znam. Popatrzcie, to jest kanibal. Popatrzcie na jego plecy z boku. Widać, jakie on ma ładne plecy. Tak? Nie były kąpane, bo gołębie, ja to muszę wszystko do góry wnosić. Widzę, że ten ogon nie jest za bardzo czysty. I tego skrzydła wam też pokażę.
To jest ten kanibal. Ten hodowca ma 30 w rozpłodzie. Ja tego gołębia kupowałem jako późnego, młodego na kolanach. Bo ten hodowca mi go nie chciał sprzedać, ale dzisiaj mu mogę podziękować. Za każdym razem go jadę odwiedzić. I uważam, że to jest gołąb, który ma super muskulaturę, super zbudowany. Ma wszystko, ma ładne oko. W Polsce są już 2 czy 3 gołębie. Teraz do Belgii zawiozłem, tam się spotkałem z jednym z Polski i ma córkę po nim. To więc ten pan wie, ja nazwisko nie będę mówił, bo nie każdy sobie życzy. Tak wygląda. To jest ten kanibal. Mam jeszcze siostrę. Miałem ją w Poznaniu. Może się komuś nie podobała, po prostu sobie nie zacenił, co ja tam przywiozłem, bo ja do Poznania przywiozłem gołębie z rozpłodu, młode gołębie z rozpłodu, które w tym roku jako roczne już super chodziły, ale ja znowu następne, ja każdemu chcę dać co najlepszego, żeby po prostu byli zadowoleni, bo jak ja wam opowiem, co jest w Belgii jest tak, bardzo krótko, bo chcę coś innego pokazać, w Belgii jest tak, Chińczyki dobre gołębie kupują, a inni ludzie, czy jak Niemcy, bo Niemcy wyciągli, po prostu podbudowali belgijski hodowcy, że oni dzisiaj mają takie gołębniki, bo całe życie kupowali, a teraz nam sprzedują te, co nawet się na zupę nie chcą nadać. Niestety tak jest, taka jest prawda. Byłem w Belgii, byłem znowu rozczarowany, a no ale to już jest inna sprawa. A teraz wam coś innego chcę jeszcze pokazać. Pokażę wam tego najstarszego gołębia, który to jest ten 206 z 2004 roku. I pokażę wam, że ten gołąb, bo to też jest incucht, jego matka była incuchtem, ojciec nie. I widzicie, no teraz akurat pokręcił głową. Ale normalnie głową nie kręci ten gołąb. Całe życie, jak już mam tyle 15 lat, to ten gołąb, ciągnę go za dziób, on nie kręci dziubem. Dzisiaj kręci. No to by normalnie tego. To już teraz wiem, bo chciałem wam coś pokazać, bo chciałem wam pokazać, że on głową nie kręci. A teraz przed kamerą mówi, to teraz ja cię zrobię w konia, chociaż on mnie całe życie robił w konia. Teraz kręci głową. Ale tego, bo on był sparowany z tą Leo Harema, z samiczką, tą ostatnią, którą kupiłem, która była w tym roku na tym kanibalu. I ona w ogóle nie kręci głową, może też teraz, widzi pan, teraz. Popatrz, te gołębie nigdy nie kręcą głową. Nigdy nie kręcą głową, mam wpisane, że one gołębie nie kręcą. Teraz chciałem wam pokazać, że obydwoje nie kręcą głową, bo jeszcze nigdy mi nie zakręciły. I teraz przed kamerą kręcą głową. No teraz akurat nie kręci. No one chyba to sporadycznie chciały zrobić, bo chciały do kamery iść, bo innego wytłumaczenia nie mam. Ja mam wpisane, że gołębio, widzicie, że teraz tu ciągnę ją za tego i nie będzie kręciła. No, a tak samo ten 206. Ja go ciągłem już 15 lat i on głową nie zakręcił, dzisiaj przed kamerą zakręcił głową. No to dla mnie też to jest coś nowego, a ja chciałem wam pokazać, że właśnie po tej parze córka, która jest z roku 18, tak, z 18, tak, właśnie, że ona bardzo piękna samiczka, niebieska, że ona bardzo mocno ciągnie tego. I chciałem wam pokazać, że rodzice nie ciągną, właśnie nie pokazują, a ona bardzo mocno, bo za każdym razem, ale 206 nigdy tego nie robił. Dzisiaj to pierwszy raz zrobił, chyba chciał iść do kamery. Niestety innego wytłumaczenia nie mam. Ja mam, jak go oglądam, to nigdy nie kręci, dzisiaj głową zakręcił.
ale u mnie to jest na żywo. Ja jestem zaskoczony, co to zrobił. Widocznie to ma, a nie pokazuje mi to. Dzisiaj mi to pierwszy raz pokazał. Ja myślałem, że ojciec i ta matka nie kręcą głową, a samica, córka kręci głową. A teraz mi pokazały coś innego. Ale widzicie, że one tak sporadycznie tylko ciągną. Bo inne belensy na przykład, albo inne leoheremansy, na przykład to za każdym razem, tak jak tą córkę, to jak ją pociągnę za tym, to tą głowę kręci. Także nie róbcie sobie głowy z tego za dużo, bo widzicie, że to jest dwóch rodziców może nie kręcić głową, a dziecko może kręcić. Tak samo już kiedyś miałem, jak miałem kluty, nie miały tego paska pod powieką, obydwoje. A dzieci miały obydwa i to mocne paski. Także to jest wyższa filozofia. Ja też siedzę nad tym i sam nie wiem niekiedy, co jest. Dzisiaj jestem zaskoczony z tego 206, że mi głową zakręcił, jak nigdy tego jeszcze nie zrobił. I mam wpisane, że nie kręci głową, bo ja sobie takie rzeczy, szczegóły piszę. Jeszcze raz go wyciągnę, zobaczymy, czy teraz zrobi. Jak jeszcze teraz zrobi, no kamerzysta, no. Kamerzysta. Chcę po prostu być w kamerze. Jeszcze mi tego nigdy na stygu nie zrobił, a teraz robi. No wiadomo, samiczka też, ta matka trochę zrobiła, no ale ta córka wyjątkowo kręci głowę, ale to widzę, że jednak ten balans, bo zawsze widziałem, że u wszystkich balansów kręciły głową, 206 nigdy nie kręcił, myślałem, dobrze, to jest incucht, to nie będzie kręcił głową, nie musi, wszystkie gołębie po nim chodzą. W Polsce mają lepsze rodzeństwo jak ja, bo na przykład powiem, że jest w Polsce, tego samca nie pamiętam, jaki bym musiał popatrzeć, ale jest 592 samica, taka bardzo spokojna, to jest siostra, tylko późna, od 22 asa w Niemczech, naszego 365 teraz, co w tym roku tak leciał. Więc jeszcze jest samczyk po tej samej porze, to znaczy 206 razy Leoni, to ty gołębi sobie szanujcie i uciągcie sobie super gołębie, bo on już jako roczny na 11-10 konkursów zrobił i w tym roku, żeby nie ten jeden, bo właściwie dwa były taki hurikan lot z szybkością 2173, gdzie tam dopiero zrobił 130 konkurs, to był bardzo wysoko w Niemczech. No ale mieliśmy taki lot, drzewa się łamały, gołąb zrobił, ale zrobił później, bo na pewno przeszedł. No to on, jak do jego oka się popatrzy, to się widzi szybkość w tym oku. I teraz znowu chcę poruszyć jeden temat. Jeżeli ktoś patrzy do oka i widzi w oku, że tam jest szybkość, to nie znaczy, że to jest szybki gołąb. Szybki gołąb jest wtedy, jeżeli on w oku ma szybkość i jeszcze jego cała jego budowa i jego skrzydło i wentylacja i muskulatura, to wtedy można powiedzieć, że to jest szybki gołąb. A same oko to tylko oko szybkie. Oko szybkie jest po prostu wyszło tak ze szybkich gołębi, ale to nie znaczy, że to jest szybki gołąb. Ja po prostu jak gdzieś na gołębniku widzę i chwycę takiego granata, takiego kanibala jak tego, a widzę, że jest szybki, to wtedy do tego hodowcy mówię, że to jest jego najszybciejszy gołąb na gołębniku i on mi to od razu mówi, tak, to jest mój najlepszy lotnik. No, ale już też widziałem, że miały oczy szybkie, a ten gołąb miał strasznie stare skrzydło, po prostu takie z lat 70. na przykład, zamknięte skrzydło, no to w życiu nie może być szybki gołąb. On może tam z jakiegoś lotu, gdzie szybkość będzie 960 na tego, to może zrobić pierwszy konkurs,
ale z tych innych to będzie albo z tyłu, albo będzie ty łapał ostatnie konkursy. No, choćbyś sobie z siebie wszystko wydał, on po prostu nie ma tego, bo kiedyś samochody jechały 100 na godzinę i były to szybkie samochody, a teraz jedą 300 na godzinę samochody i jakby z tego wziąć silnik do tego samochodu, no to by się rozpadł, więc to musi wszystko ze sobą dobrze działać. One muszą mieć przedramienie krótkie, muskulatury. Kiedyś ja pamiętam, ja już kiedyś obserwowałem właśnie u Alfreda gołębie, te gołębie nie miały takiej muskulatury. Dzisiaj są inne gołębie. Dzisiaj patrzymy, żeby to wyglądało tak jak u mnie. Tu go musi być okrągły. No ja te muskli też tu nie mam, bo tu jest tylko słoninka, a to wszystko ze słodyczy. Ale gołąb musi być na dole okrągły i ładne plecy. Jak trochę ogon idzie na dół, to parujemy go z prostą samicą, bo jak dwa takie sparujemy, to też nie jest dobrze. Starajcie się parować, żeby pod skrzydłem było ciemne, jak możecie. Nie wszystko to wychodzi, u mnie też nie, bo ja też nie mam tych z tymi ciemnymi. W tym roku kupiłem samicę taką, co ma ciemne pod spodem, bo w zeszłym roku dwie kupiłem, więc już trochę to tak sam chcę sobie uciągnąć. Mam jeszcze marzenie, żeby czerwone gołębie mieć, no ale te, co ja chcę, to kosztuje młody 3000 euro. No, sami wiecie, ile to jest pieniędzy, więc tyle pieniędzy ja za gołębia nie dam. W tej chwili to są na topie gołębie. I chociaż ja miałem w ręce i podobały się mi wszystko tego, ale po prostu ta cena. A z drugiej, trzeciej ręki to ja nie chcę. Tam jak ktoś już nie potrafi tym po prostu to dobrze parować, to popsuje. Ja byłem teraz na belgijskim gołębniku i sobie przywiozłem płowego gołębia. To była uciecha. Hodowca się nauczył od niemieckiego hodowcy na oczy patrzeć i to była uciecha na te gołębie patrzeć. Nie dość, że były te gołębie super w ręce, o ładnych plecach, tam nie było jakiegoś złamanego gołębia, bo ja wam pokażę, że są gołębie, które są z dwóch części. To jest gołąb, tego trzeba usunąć, bo z tego nic nie będzie, to po prostu jest tylna część i przednia część. Dwuczęściowy gołąb, ten gołąb musi iść na zupę. Takie gołębie mi pokazywano. Takie gołębie, bardzo dużo hodowców takie gołębi ma i nie patrzy na to. Ja takiego gołębia nie mam, nie mogę wam pokazać, ale to chodzi po prostu, że jest złamany na po prostu, jakby to pokazać, ja może wyciągnę jednego gołębia i go złamię, bo inaczej tego nie mogę pokazać. Jak chodzi o to, że tu w tej części, tu ten gołąb jest tak złamany, tak. I tu ma taką dziurę, tu. Ta samica tego nie ma, to jest prosta samica, która prosto patrzy, lekko już ona idzie lekko do góry ten ogonek i więc ona musi być sparowana z takim samcem, żeby troszeczkę na dół ciągnął, tu o takim tym, bo inaczej jak ona będzie dalej parowana, tak, bo tak była parowana w Belgii, bo ten hodowca o tym nie wie, to ten ogon się pociągnie do góry i będą to takie. I tu będzie taka dziura. Tu, w tym miejscu, tu będzie taka dziura i to będzie taki złamany gołąb. Ja spróbuję tak go zrobić, ale ona się nie da tak złamać, jakbym ja to chciał. No, nie mam takiego gołębia, nie mogę wam pokazać, ja wam tylko mogę powiedzieć, jak to wygląda. Jak takie macie, to od razu zróbcie z tego zupy, bo z tego nic nie będzie. Nawet jak to jest dobry lotnik,
to jeżeli go sparujecie, będzie to samiec, a sparujecie go ze samicą, która będzie wyglądała tak jak ten kanibal, to będziecie mieć na 6 młodych 5 złamanych, a jeden ładny. Jeżeli wam to warto, jeżeli to jest taki super lotnik i może kiedyś dobrego gołębia dał, to się to opłaci, jeżeli nie macie lepszych, ale to jest tylko dla młodych hodowców, którzy mają czas. Ja nie mam czasu, ja już jestem po 60. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w czasie rano do mnie nie dzwońcie, bo ja jeszcze pracuję, jeszcze muszę pracować do 21 roku, jeszcze 2 lata. I więc może ludzie myślą, że staro wyglądam, już jestem na emeryturze, niestety ja jeszcze muszę pracować, ktoś musi pracować, więc żeby tę Europę trzymać, udało się dużo ludziom, szli 58, już na rentę ja tego szczęścia nie miałem, ale mam inne szczęścia, więc nie wszystko zawsze trzeba mieć, ja się cieszę, że jestem zdrowy. Pomogli mi bardzo w Polsce. Co chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli jeszcze jakieś macie pytania, ja będę pokazywał z tym powietrzem w gołębniku, bo to też jest bardzo ważne. Ludzie teraz właśnie w tym okresie mają dużo problemów, bo ja widzę sam, że ten kał nie jest taki, jak powinny być, a ja wiem, że jak te siatki znowu zrobię, to od razu za 2 dni będzie kał super. To ja o tym dobrze wiem, to się poznałem tu w gołębniku rozpłodowym, jak miałem okno otwarte, a teraz go przymykam, tylko lekką szczelinkę zostawiam, to całkiem inne jest powietrze na gołębniku. Więc teraz będę kończył, myślę, że wam parę rzeczy ciekawych pokazałem, co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś tego czegoś nie zrozumie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Będę w Sosnowcu 3 dni, będę na stoisku Koby, przywiozę tam gołębie, bardzo dużo gołębi jest już zamówionych i już są, te już są nietykalne te gołębie, ale to nie znaczy, że ktoś sobie czegoś nie może, bo tam nie idzie powiedzieć, ja bym każdemu chciał dać asa dać, jakbym miał takich 50 takich kanibalów jak ten jest, to każdy by mógł takiego dostać. Ja też taki szukam, ale nie wszystkie takie wychodzą, bo to nie jest takie łatwe, sami zresztą o tym wiecie. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że będę na tym stanowisku w Kobie 3 dni, prawdopodobnie, bo tyle urlopu wziąłem już, robię to ostatni raz, bo dla mnie to też jest, nie jest to łatwe, bo muszę i jechać, i muszę i te gołębie tu tak długo pilnować, karmić, a człowiek jest coraz to starszy. Ja mam problemy, bo tylko czyszczenie wnoszę po drabinie metalowej, wnoszę do góry karmę, a z góry znoszę te same worki, a wiecie z czym. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale teraz mi to wyskoczyło z głowy, więc chcę się pożegnać. Życzę miłego wieczoru. Do następnego razu. Dobry lot.